Czy myślisz, że teraz tak młodym ludziom właśnie jest dosyć trudno po studiach znaleźć dobrą pracę? Wydaje mi się, że tak. Szczególnie w dużych miastach, kiedy nie ma się znajomości, kiedy nie ma się może wystarczająco dużej pewności siebie, tupetu, takiego przebicia, bo można być naprawdę bardzo utalentowanym, ale też trzeba umieć się zaprezentować i sprzedać w XXI wieku. Wydaje mi się, że może też w szkołach nas tego nie uczą, takiej autoprezentacji własnej osoby. I często bywa to trudne. Wydaje mi się, że moim zdaniem żadna praca nie hańbi. Ja również dorabiałam na studiach, pracując jako barmanka w Warszawie, studiując tutaj na pierwszym roku. Trzeba sobie radzić i wydaje mi się, że czasami warto po prostu pójść na jakiś kompromis, żeby widzieć ten szczytny cel i tą przyszłość, dokąd chcemy dojść, prawda? Byłam tym szczęśliwcem, który zadebiutował dosyć wcześniej, bo moją pierwszą rolą to była rola 39,5 i byłam na drugim roku szkoły teatralnej. Potem zrobiłam fantastyczny film i główną rolę w rosyjskim filmie Tylko nie si czas, Waleria Pendrakowskawa w Rosji, więc muszę przyznać, że kino było dla mnie bardzo łaskawe i gdzieś te losy moje się bardzo płynnie potoczyły, czyli ja nie miałam takiej przerwy pomiędzy studiami a pracą, czego doświadczyła moja bohaterka. Ale znam wielu ludzi, którzy mieli taki problem w różnych branżach i próbowali się dokształcać, ale ten problem się nasilał. Potem wyjeżdżali za granicę na przykład do pracy, co też było przez pewien czas bardzo popularne, prawda? No mam nadzieję, że ten trend będzie się zmieniał. Moim zdaniem naprawdę warto walczyć o marzenia. Mówię to ze swojego przykładu. Dziewczyny, która przyjechała ze Słupska do Warszawy i która dostała się jednak do szkoły teatralnej, a wszyscy mówili, że jest strasznie ciężko, że jest to niemożliwe i się nie uda, a jednak się udało. Więc wydaje mi się, że warto walczyć, kształcić się, uczyć, bo robić to, co daje nam pewności siebie. Dla mnie jest to zawsze edukacja i rozwój osobisty, rozwój, wiedza na wielu dziedzinach, ale przede wszystkim nie tylko stricte aktorskim, ale że takie dbanie o to, żeby być lepszy niż wczoraj.